Siemaneczko, jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie robić pyski na swoje, ponieważ wychodziły chwasty. No nie ma co się dziwić, bo będę bez odpowu, więc trzeba to porobić. No więc zawczasu damy, wyszczemy, zobaczymy ile tego pysku znaczy. Bo wiadomo, tylko 600 litrów, nigdy nic nie wiadomo. Tak, prawda. I włączamy sobie, nie wiem, załączamy sobie dwójkę. Dwójką będziemy sobie jeździć na spokojnie, na luzie. Tam dzisiaj jest maj, miało się być akcja tutaj dla siewów, ale jeszcze jest nieprzygotowane wszystko, trzeba się poorać, więc no, jeszcze troszeczkę roboty mam. A więc niestety trzeba jeszcze troszeczkę poczekać, więc w tym odcinku będzie orka właśnie pod kukurydzę. Miał być nowy nabytek, miał być bezrokowiec typowo. Ze mnie zakupiony będzie, ale niestety chłopaki wyrobili się z terminem przywozu i będzie niestety teraz u mnie na gospodarstwie w tym momencie bez rokowca. Dopiero będzie on kupowany pod, czy będzie przeprowadzony dopiero w czerwcu. Wszystko pójdzie zgodnie z planem chłopaków, którzy właśnie im łatwią tego bez rokowca, bo to właśnie będzie z firmy, którą brałem, klasa. Tak to proszę państwa jest. No co zrobić? Takie uroki, za dużo nie poradzi. Bezrokowiec miał być na stala, będzie na namysłów. Nie chcę za to dokładnie na N jakoś teraz. 50 tysięcy, taki bezrokowiec, pod klasa Sanas. Więc jest laka. Więc no, aby się cieszyć. Aby się cieszyć, taki sprzęcik będzie na gospodarstwie. Bo jednak już w końcu powoli zaczynamy fajnie zwieść tą gospodarkę i będzie można sobie powoli odchodzić z tego pula. Wiem, że pług jest kupiony i pół bardziej też będzie używany, tak? Ale wiecie, jeśli będzie brak i będzie możliwości zrobienia tego bezrokowo, trzeba będzie chodzić o pługiem pola załatwiać i odwrotnie. Więc wiecie, no trzeba kombinować maszynę, ciągników jest, maszyny jest i tak właśnie trzeba porobić. Ogólnie stwierdziłem, tak sobie siedząc na gospodarstwie, patrzyłem na te, te moje ciągniki, patrzyłem na te maszyny, które posiadam, no i stwierdziłem, że po remoncie case'a, bo oczywiście case'a już wyremontowałem, naprawiłem właśnie ten, tą budowę odwałkową. No i przyjechał znajomy i mówi: ty, tobie to i tak jeszcze coś się nie kręciło, bo widzisz, że już tam jakieś wycieki mis są, a robiłem przecież remont w tamtym roku. Jednak coś nie tak wyszło z tym ciągnikiem. No i powiem szczerze, stwierdziłem sobie, że sprzedam go. Sprzedam tego case'a i prawdopodobnie 30 także sprzedam. Powiem szczerze, no trzymać ten ciągnik będę tylko opesków i w zasadzie tylko tyle, to powiem szczerze, no zbytni interes tego to nie ma sensu. Więc postanowiłem, że go będę sprzedawał tą 30. Nie jest ogólnie już kupiec ustawiony, bo gość jeden przyjeżdża, gospodarz przywozi mierzyk rejca, a no i mieczek, mój kochany handlarzyk, który właśnie załatwiał mi większość maszyn na gospodarkę, wybiera 30. No i za case'a uzgodniliśmy temat taki kwotowy, iż 30 case będzie szedł za 65 tysięcy, czy 5 tysięcy, tyle co dałem, dla niego tyle wezmę. Był wiadomo, tu to podany był, więc tu się nie ma co dziwić. Tu idzie w całości. A właśnie 30 idzie za 20 tysiące. Też nie są takie za pieniądze, nic sobie się uwędzę ponad... O Jezu, wierzałem mnie tu, gdzie trzeba i lance. Uszkodziłem. Chyba. Mam nadzieję, że nie. No tak właśnie... to będziemy trochę mieli pieniędzy, tak? Więc myślę, że coś w nowych pieniądzach jeszcze znajdziemy. Myślę, że następny odcinek już to będzie kupione. A czy tak wypali to? No to się okaże, no bo mówię, czy raz tylko 30 do opysków i no, ewentualnie do łuska właśnie bizona, a moim zdaniem sensu to najmniejszego w zasadzie nie ma.
I wtedy jakieś te pieniądze dołożymy, jakieś ewentualnie takie same, albo takie same pieniądze damy. Jeśli poszukam jakiegoś fajnego ciągnika, bo bym chciał już poszukać ciągnika z elektrohydraulicznym wesłem, bo się napowiem przyzwyczaić się do elektrohydraulicznego wesłu. No domu. I stołem troszeczkę mocniejszy, bo to był tu 1200 kg dźwigu. Teraz będę szukał stołem, ewentualnie będę się kupować oddzielnie ciągnik z stołem, chociaż bardziej prawdopodobnie będę szukał właśnie z drugą opcją, że właśnie będę tutaj szukał oddzielnie. Na gospodarstwo. No wiadomo, ciągnik z stołem to jest taka niepewność. Mógłbym chodzić nowym, nowego gospodarza, nie męcząc się. A z drugiej z kolei, no mógłby być dobrze zjechany ten ciągnik, ten most cały przedni, więc pan mi to będzie, że kupię sobie ciągnik, kupię pewnie tu na niego oddzielnie 1600 kg ludzi, bo myślę, że jest elegancki. No ja liczę tak w granicach 100 koni kupić ciągnik wtedy, będą mama dwakę, ale na ciągnik z stołem, to jest ciągnik z stołem. Ja też szczerze myślałem, czy ogólnie będzie mi potrzebny taki jeszcze ciągnik jeden, czy po prostu nie założyć tego case'a, którego mam tura i później może dopiero po żniwach kupić inny ciągnik, nowszy może, chociaż też wiadomo. Teraz muszę uzbierać pieniądze na remont domu, znaczy postawienie domu. Kwota ogromna, było blisko 800 tysięcy, bo już mniej więcej tak będzie wszystko kosztowało, bo ja się nic nie zajmuję. Wszystko będzie robione przez, tak powiem, specjalistów. A więc, no tutaj 800 tysięcy to już nie jest taki mały pieniążek. A chcę jednak w końcu to zrobić, tak powiem, po grubości, żeby po prostu robić komfortowy dom, żeby mieć po prostu już jakoś tam mniej więcej gdzie siedzieć, tak? Wiadomo, mamy ten dom, to wszystko wiadomo, powiedzieć ktoś, że oboje dałeś 550 tysięcy, a zaraz 700 tysięcy. Myślę, no tak mniej więcej, bo chcę tak miarę fajnie pograć sobie, tak? To jest gra. No i chcę po prostu tak ją fajnie wykorzystać, tak? No tak 700 tysięcy, no 800 tysięcy, gdzieś ten dom będzie kosztował mnie. Więc to też nie są jakieś małe pieniądze. No ale w domu trzeba się jak tutaj kombinować, bawić z tym wszystkim, no bo pieniądze mamy. Pieniądze myślę, że na opłat tego byśmy nie musieli wydawać, nie wiadomo, na opasze tak i tak dalej, to byśmy te pieniądze mieli, tak? No i tak jeszcze muszę dzisiaj przelać 25 tysięcy jeszcze na pasze, bo wiadomo, przewożą mi pasze, 25 tysięcy muszę przelać, bo zarazem firma, znaczy inaczej, firma, którą pracuję właśnie odnośnie dożywiania, odżywiania krów, wiadomo, koncentraty, jakieś tam premiksy, chuju, mejo i dzięki węże. No daje troszeczkę kupusu, bo teraz jednak 75 krów do innych samych, do tego teraz 60 jeszcze mięsnych. No to trochę jest tego, tak? Więc taki upust mi dali na to. Więc no krzywdy raczej mi się zdaje, że nie będę miał pod tym względem. No i myślę, że będzie wszystko... Znowu to samo. Nie wiem, o jakiego grzyba chodzi. Muszę po prostu wejść i wyjść i jest już... ogólnie opysk kupiłem. Na opysk dałem 2600 zł. Całkowicie. No wiadomo, zrobiłem z tego, że mam zależeć z tego względu, żebym już... No tylko podjeżdżał i sobie to dał. Wiadomo, patrząc na co nie powinienem go podnieść na turze albo ewentualnie na obrwacę i będę go wziąć przerać. No ale wiadomo, to jest farmi, która tak nie szczepia, nie czeka, nie patrzmy na szczegóły, tak? Ta pozbierana siana trochę dało, ponałożone też są łąki, ale myślę, że te łąki dopiero gdzieś w lipcu będę koził. Albo myślę, że tak, tu jeszcze będzie orka, poprawka i się w kopryzy, to będzie wszystko już. Ale tak mi się zdaje, bo też nie chcę bardzo zanudzać tutaj z tym wszystkim. Ogólnie nie wiem, jak tam wygląda sytuacja z... chciałbym się sprawdzić odsiewnik. Ogólnie, właśnie. Dopiero się trzeba był udawany odcinek.
Ja już nagrywam, a ten nagrywam na soboty. Tak, jestem troszeczkę do tyłu, no ale z tego kompa właśnie miałem problemy i to nie małe. A na szczęście udało się zniwelować i jakoś tam działa. Jakoś tragedii nie ma przy nagrywaniu, mam 50 po 60 FPS, więc tu nie ma jakiejś tragedii. Teraz wszystkie to muszę nakładu porobić, bo wiecie, niby te chwasty powychodziły, niby je tam szwali, ale jednak trzeba troszeczkę bardziej wziąć. Mam nadzieję, że tylko tej soli tutaj zbytnio nie uszkodzi. Ciśnienie jakoś tam w miarę trzyma. Więc można sobie tak powoli piekać. Tak jak powoli, 5, 5 i tak na 1400, 1600 obrotów. To nie ma jakiejś tam tragedii. Tutaj. Wiadomo, jak to ma się dobry opyskiwacz, jest nutka. To może tam wiecie, ciśnienie na tej pompie jest zajebiste. Bo to nie trzeba jakieś tam piłować, tylko te co sobie napykać i jest elegancko, tak? I tak mam dwa pola do pyskania. Więc no, jest troszeczkę tej roboty. Ogólnie też muszę porobić sobie nawozy. Nawozy muszę porozsiewać. Jeszcze na pola nakarmić trochę bardziej te zboża. Wiadomo. Więc no, ty powiem szczerze, że już trochę tych nawozów poszło. Jeszcze chłopaki mieli mi przywieźć chyba 2 tony salety. Tak, 2 tony salety. Reszta to już poszła. Poszła już na wiosnę wszystko. No 20 ton już poszło. 20 ton poszło na wiosnę. Miał być to na cały rok, poszło na całość. Powiem szczerze, no jestem w szoku. No i też 20 po 2000 liczę, czyli 6 tysięcy muszę też przelać. Plus minus mówię. Minus teraz 25, to ma 65 tysięcy z tego konta. Dzisiaj musi zejść na odcinku. Bo wiecie, już te same nawozy też tam będą. Wyczone wszystko, więc mówię, na 2000 wyszło, więc 6 tysięcy za same nawozy trzeba teraz zapłacić jeszcze. No, wiecie, miałem to pokazać na odcinku, ale wiecie, no jakoś te nawozy jak przyłożę i tak dalej, ale do tego zbytnio nie miałem głowy, tak to powiem, więc czekajcie. Sekundkę. Dobra, patrzcie jak jakieś dopy będą. Musicie mi baczyć. Muszę poustawiać po tym formacie wszystko. Tak mi skoczyło, że mam za mocno obciążony komputer. No być może tak, bo wiecie, poustawiam tak na szybko. Nie ukrywam, że może jakieś tam niedociągnięcia są z mojej strony. Pod tym względem, ale teraz się będę się na spokojnie oganiał. Bo teraz nie mam jakąś możliwość teraz siedzenia i no, ogarnięcia tego wszystkiego, wiecie, bo liczę jakieś siostry są, dlatego tak no, jest taki rapki angiel, tak tylko mówiąc, więc tu się nie ma co mi dziwić, więc muszę też spokojnie poustawiać ten bitrate, to wszystko poustawiać, powinno wtedy być elegancko. Taka nasza pewność ma być i wszystko. No bo tak ogólnie na zgodę są 40 tysiącach bitrate'u w tym momencie aktualnie lekkim hakiem. No i renderuje do 40-45 megabitów. Więc to nie jest jakoś tam no jest praktycznie można powiedzieć, że zbijam trzykrotność tego bitrate'u. No ale no nie ma tragedii. No zobaczymy. Poustawiam sobie obciążenie. Jest ogólnie 8-2% właśnie kompa, ale widzę, że już mi schodzi dość mocno ten bitrate, więc trzeba będzie, czekajcie, muszę chyba jeszcze zbić. Dobra, teraz zobaczymy, bo zbiłem teraz o 20 tysięcy, tu już jest sporo na bitrate, więc musicie wypatrzyć mi. Ale coś teraz naprawdę jakoś to dziwnie zaczęło mi chodzić. No, nie ma co się dziwić, komputer też nie jest nowy. No ale nie ma co płakać. Lecimy, bo jeszcze mam jedno pole do pysku. Więc no, troszeczkę tej roboty tutaj mam w ogóle do ogarnięcia. Tego pysków. Wiadomo, troszeczkę monotonia, bo to jest te same pola, są to wszystko, no ale to... Na to człowiek nie poradzi, no musi to zrobić, więc no po prostu pokrywają się pola, w to pewnie się pokrywało, tak?
Ale myślę, że niedługo po postawieniu domu w zasadzie będę. Ej, nie mów, nie złożyło mi. Ja je sobie robisz? A, już spędziłem do wolnej, kurwa, że już będę jechał, a to się. A tu mi się nie złożyło, rany nie złożyło. Dobra, to mam jeszcze obyk, przecież owiec. Przepraszam, nie owiec, to jest soje. Więc te trzeba sobie, no, jakiś tutaj punkt obrać. Tej roboty. No, to jest jakoś widzę, że te 20 tysięcy bitej to zbiłem tu, już troszeczkę jest inaczej. No dobra, teraz w aktualizacji jeszcze OBS-a, to też trzeba mieć na to na uwadze. Galak miałem nagrywać. To OBS mi naprawdę wypluł aktualizację. Ciekawe, czy ja nie wiem za cicho jaki ogólnie, bo... A to musimy napisać, czy nie mam ogólnie takiej cicho gry. No bo rozbitą Maciejem to ja nie jestem i nie wiem teraz. Jedną drugą chwilę przejadę. No tutaj niby nie ma takich mocnych chwastów, ale jednak są. Chcę je zniwelować. No bo ten plon później będzie trochę taki nieczysty, taki można powiedzieć. Wiecie, na co idzie na skup. To trzeba mieć to w miarę chociaż przyzwyczaj zadbane to. To jakoś miało ręce i nogi. Macie chyba na około tam nie przejany. Mam się nie uda na około odjechać, chociaż może. Zobaczymy. No bo ja spróbuję. I tak, zaraz sobie weźmiemy, przejmiemy za te nawozy. 6 tysięcy. I 25 tysięcy na pasze, więc powiem szczerze, no skromniutko nam zostanie. Skromniutko pieniędzy nam zostanie, no ale to chodziło, że jednak nikt nie liczy kosztów pasze, treściwych. Więc no, wiecie, no trzeba tutaj kombinować temat. Tam nie będę pyskał, bo to nie ma sensu nawet praktycznie, można powiedzieć, wjeżdżać. I zobaczymy, czy jakaś duża różnica pod względem opyskanego, a nie opyskanego. Będą, co to może się bydło zaświetuje. Wyszkoły tam białka takie właśnie typowe, to powinno to ładnie wciągać, tak? Się, bo teraz ten obijaja, żeby się chyba tu zmieścić teraz. Może się to uda? No jako tako to poszło. Tragedii tu nie ma. Nie starczyło nam opysku. No dobra, no co? To lecimy zatankować. Myślę, że ten opyskiwacz jeszcze jeden opyszczemy i będzie git. Wypyszczemy bardziej. No teraz patrzę, że w tym roku mam sporo tego opyskania. No, że ten opyskiwacz jednak w tym roku no, zmieniłem, można powiedzieć. No tą o 600, to jest dwukrotność tego, co było. No i przede wszystkim to jest szerokość. Za szerokość 2D jest no, konkretna, bo było 8, a tu jest teraz 15. No to już troszeczkę tej szerokości mamy więcej. Dlatego, no by ten biznes był. Będzie. Na razie bawimy się, kombinujemy, będą pieniążki, kupi się może większy opyskiwacz używany, może nawet coś, gdzie ja się nie zamykam pod tym względem, wiecie, trzeba tu jakoś sobie tutaj radzić, się bawić tym wszystkim, no bo o to nam, proszę Państwa, chodzi, by to było zajebiście nam tu szło wszystko, ogólnie bardziej. Tak, jesteśmy tutaj na gospodarstwie. No się wracamy do tematu tego case'a. No teraz case jest przygotowany pod siepkę, bo jeszcze raz będę się osiewał nawozy. No i tak jak mówiłem, tutaj przy... czekajcie, czy ja tak teraz wam pokażę. Ogólnie przy obudowie tutaj, ta obudowa tutaj na bajek wchodzi. Czy bajek na nią może powiedzieć, na ten fez co wchodzi, to ta obudowa. No to nie... Wchodziło ją mocno. No i ten... Tep też, kurwa, nie, czemu mamy te ośkie, mam powiedzieć, jak ja to powiem tak, bo może nie fachowemu, ale no, wiadomo, o co chodzi. To właśnie ten frezowany wałek, no bałka,
Zwany wejść do walka. Walka bomb, dobrze powiedzieć. Więc tutaj też, dlatego ten koszt tak 3500 chyba mi ogólnie mi doszło. Bez roboty. Roboty swoje nie liczyłem, no wiadomo. Więc powiem szczerze, no... No dobra, przyjemność. A wiadomo, tak zbytnio teraz no nie dostaję po garach. No bo tak, kusiaki już mam duży koniec. Wszystko ma teraz pod końca dużego. No tego widzieliście. Musiałem pyska... Przepraszam, nie pyskać. Musiałem pasować właśnie naszym dużym case'em. Właśnie. Że to po... No tutaj jeszcze nie był wtedy przez ten czas zrobiony. Wiadomo, ten case musiał wtedy przejąć wszystko praktycznie. No wiadomo, dobrze, że ta wszystko była. Chociaż ciska jeszcze sobie tam w tych peskach pykała. No ale na 500 kilo już też widać ta pompa nie, no, nie służy jej. Pompa się troszeczkę już wyrobiła. Taką słowa wokoło mi. Więc wiecie, no teraz muszę poszukać jakiegoś silnika tych miałem możliwie dobrego. W nowym stanie, no i po prostu powiedziałem te dwa silniki z 30, jaki case sprzedaje. No, mogę powiedzieć, w pewnym sensie era 12 się kończy, tak? No bo 30 miała zostać do samego końca i jednak 30 pójdzie na sprzedaż. No, po jednej strony sentyment, no sentymentu nie było, tak? Mogę powiedzieć, bo gospodarstwo było kupowane z licytacji, tak? Sama nazwa, topowa nazwa serii się nazywa, więc to nie ma sentymentów. Właśnie nie powinno być sentymentów, bo po tym względem trzeba powiedzieć. Czekajcie, bo tak teraz pojechałem, czy jakaś teraz, tak, no bo pojedziemy, tak, najwyżej. Mam sobie tam ten winkierek, wyrobimy. Więc mówię, no wszystkie sprzedamy, kupimy coś nowszego. Jeśli case sprzedamy i będzie elegancko, myślę, na następny odcinek już to będzie na gospodarstwie ten dziennik. Ustępnie oglądałem ciągniki, które bym chciał. Nawigacja będzie przełożona właśnie z tego mojego case'a do kolejnego, no bo jednak też nie będę sprzedawał dziennika z nawigacją. Chyba że gościu będzie chciał tam dołożyć te 8000 na tą nawigację, no to tam spokojnie sobie tam to idzie. Ale ja się też to wątpię, że tak będzie. Znaczy nikt nie będzie kupował teraz ciągnika z nawigacją, chociaż mogło się, by się spodobało. Nie będę zgadywał, co tam, co będzie chciał mieć pod tym względem. No, ale widzę, że i tak jeszcze coś jeszcze jest nie tak. Chyba muszę, będę się przełożyć ogólnie na proste nagrywanie. No, niezależnie to będzie ważyło, bo to będzie trzeba mieć włączone. No, patrzę teraz na rzucie karty graficznej, no i to jest 50-70% zużycia, procka jest 58, niecałe 7%, więc trochę dziwne, że no, ma to po prostu lagi, chyba że to jest wina dysku. W sumie tej, to muszę kurwa nie głupie. A teraz patrząc, to może być to wina dysku. Bardziej kabel, no bo ona teraz na formacie w ogóle się pokręciło wszystko. Więc po prostu muszę posiedzieć i pomyśleć. To tam może być nie tak. No to będę miał chwilę czasu, to sobie to ogarnę. Jakoś miała ręce i nogi. A teraz tak. Co? Robimy tak. Jak wspomniałem. Mamy do zapłacenia za nawozy 40 tysięcy. Musimy usunąć 40 tysięcy za nawozy, bo wiadomo, na singlu to troszeczkę inaczej jest. No i 25 tysięcy za pasze i tak właśnie ten model trzeba sobie to usuwać. No i zostaje nam na koncie 16 900, no i 17 tysięcy. No, Abdumu zostało tylko dwa woki nawozu, więc chyba to nie przywiozło. Więc no, szczerze, no, drogo. Drogo biznes, że widzicie, 83 tysięcy, 80 tysięcy, no, stało na 17, no ale obyt pieniądza musi być. A dzisiaj się musi kogoś to na tyle. Jeśli takie odcinek się spodobał, też zapiszcie komentarz, dzięki za oglądanie, że zrobię się na razie. Cześć.